istotny gol, bo otwarcie i do tego debiutancki w centralnej lidze juniorów. Tak, długo wyczekiwana bramka. Cieszę się na pewno, że w takim meczu i że otwarcie meczu to była taka bramka. Czujecie się już oswojeni z centralną ligą juniorów jako zespół? Wydaje mi się, że już w tej drugiej rundzie powoli się oswajamy i że jest dobrze. Jakie szanse, nadzieje rokowania na finiszowe kolejki w centralnej lidze juniorów? Miejmy nadzieję, że jak zdobędziemy jak najwięcej punktów i najlepsze wyniki osiągniemy. Założę się, że kalkulujecie. Ile wam potrzeba punktów, Mateusz Zdraż, do tego, aby się utrzymać? W tym momencie idziemy na równo w łeb z Arką Gdynią, więc około 3-6 punktów na razie. No, życzymy kompletu. 15. Dziękuję bardzo. Trenerze, gratulujemy 3 punktów, a spotkanie takie z gatunku, no, obowiązkowa wygrana. No, zgadza się. Tutaj byliśmy jakby na musiku. Chemik w zasadzie nic nie musiał, wszystko mógł, a my jeżeli myślimy o sezonie z happy endem, to, no to dzisiaj byliśmy zobligowani do tego, żeby podnieść te 3 punkty z boiska, co przed meczem nie było takie oczywiste, bo Chemik ostatnie 2 spotkania z górą tabeli, co prawda przegrywał, ale minimalnie, bo 1 bramką albo 2-0, choćby ostatni mecz z Górnikiem Zabrze, z bardzo mocnym Górnikiem Zabrze, więc to sprawiło, że u nas czerwona lampka się zapaliła i musieliśmy być maksymalnie skoncentrowani w tym spotkaniu. A zadowolony jest trener z poziomu gry zaprezentowanego przez podopiecznych? Na pewno z pierwszej połowy jestem bardzo zadowolony, bo mądrze konstruowaliśmy akcję, dobrze asekurowaliśmy i nie pozwoliliśmy Chemikowi w zasadzie na nic. Jeśli chodzi o drugą połowę, no to na pewno wkradło się niepotrzebnie trochę chaosu, mniej utrzymywaliśmy się przy tej piłce i też mieliśmy słabszy moment, drugi kwadrans powiedzmy, gdzie Chemik oddał 2 strzały na bramkę. Może niezbyt groźne, ale jednak i dopuściliśmy do tego w sposób taki, który w pierwszej połowie by nam się nie zdarzył, więc na pewno po każdym meczu można powiedzieć, że coś jest do poprawy, coś można było zrobić lepiej, ale dzisiaj na pewno cieszymy się z tego zwycięstwa. W sezonie, w lidze, ostatnia prosta składająca się z 5 odcinków, co będzie kluczem do tego, aby był happy end właśnie na końcu, o którym wspomniałeś. Myślę, że tutaj konsekwentna praca, bo na tym cały czas bazujemy, można powiedzieć, te wyniki, które osiągamy, mogą gdzieś tam mentalnie podcinać skrzydła niekiedy. Szczególnie mówię tutaj o meczach z początku rundy rewanżowej, gdzie byliśmy, dobrze prezentowaliśmy się na tle rywala, a kończyliśmy mecz porażką. Nie załamywaliśmy się, dalej konsekwentnie pracowaliśmy nad tymi elementami, które uznawaliśmy w danej chwili za potrzebne, niezbędne do poprawy i idziemy cały czas. Cały czas staramy się iść z tymi tematami do przodu, cały czas się rozwijać i te elementy wykonywać lepiej na boisku i liczymy na to, że w każdym meczu możemy zrobić coś lepiej i zdobyć potrzebne punkty. Trzymamy kciuki. Dziękujemy bardzo.